Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Na wstępie chciałem podziękować Wam za wszystkie miłe komentarze, jeżeli chodzi o piątkowe tutoriale z DaVinci Resolve. Dzisiaj chciałbym pójść krok dalej, a mianowicie pokazać Wam krok po kroku proces powstawania krótkiego montażu. I to będzie workflow oparty na dwóch rozwiązaniach. Po pierwsze na RealSteady, czyli GoPro Player Series Steady, a następnie DaVinci Resolve. Dodamy sobie tam szlify. Nagrywaliśmy ten materiał jeszcze jak było ciepło z Anią w kamieniołomie. Mieliśmy bardzo fajną sesję, na którą się umówiliśmy, bo mieliśmy i sukienkę jej, i dymy, które zakupiłem, i ogólnie sesja wyglądała naprawdę super. Trochę materiału mi zostało, nie ruszyłem go do dzisiaj praktycznie, więc możemy się tym zająć. Jest to nagrywane Protekiem, to jest Protek 35, na nim latała kamera pasażer, czyli Hero 10, nagrywałem 4K w 50 klatkach, bez stabilizacji, aspect ratio, czyli współczynnik proporcji 4/3, trzeba ten obraz przede wszystkim wystabilizować i dalej pójdziemy krok po kroku. Myślę, że to będzie fajna sprawa, wybierzemy najlepszą sekwencję i na niej się dzisiaj skupimy. Zaczynajmy zatem. Słuchajcie, patrząc na materiał, który mam z tej sesji, ja wybrałem klip 466 z GoPro, otworzymy go w aplikacji GoPro Player. I wybierzemy przede wszystkim najlepsze momenty. Chciałbym go wystabilizować też we współczynniku proporcji 4/3, dlatego że ten materiał jest nagrany przez silnym wietrze i musimy wybrać taką sekwencję, która nam tutaj na to pomoże. Więc tak, smoothness ja sobie obniżę do 40, bo dość ładnie tam jest latane, ale aspect ratio wybierzemy może 4/3, taki jak jest natywny, taki jak mieliśmy do tej pory. Apply. Teraz znajdziemy sobie fragmenty, które nam będą potrzebne. Na razie jeszcze nie wystartowałem, Ania odpaliła racę. I tu lecimy. Widzimy, że nie zawsze kadruje nam się idealnie, ale mniej więcej ogarniamy to, gdzie ona tutaj jest. Tak, to jest bardzo dobry fragment. Na pewno ten, bo tu nie widać już drona. Czyli zacząłbym stąd. Tak, i popatrzmy, dokąd dojedziemy sobie, tak żeby dron wleciał w tą chmurę dymu w końcówce. Tutaj zrobimy speed ramp, bo nie wszystkie ujęcia są płynne, ale chciałbym zakończyć na ujęciu, kiedy dron wpada właśnie w tą chmurę. I to jest to, tutaj sobie zakończymy. Dobra? Tak, na pewno polecimy mniej więcej dotąd. Tu można zamknąć całą sekwencję, bo dalej już jest za blisko Ani. Czyli mamy 17 sekund i teraz go wyeksportujemy i wystabilizujemy. Możemy popracować na ProRes 422. Dlaczego nie? Jest to króciutki fragment. Nie muszę do kodeku 264. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, to widzę, że tutaj mamy 27K. Za chwilę wyeksportuje się klip. Przejdziemy dalej. Klip już jest po stabilizacji, wygląda to całkiem nieźle. Mamy jeszcze dźwięk, jeżeli chodzi o GoPro, więc teraz wyciszyłem i spróbujemy go sobie zagrać. Widać, że proporcje są 4/3, zmieniają nam się wysokości. I teraz pytanie, czy zastosować keyframe, czy zostawimy w tych proporcjach, bo on może być też całkiem spoko, jeżeli chodzi o na przykład o Instagram. Wygląda to w miarę w porządku, chyba bym tutaj zakończył na tej chmurze, ale tak czy inaczej jest ładnie wystabilizowany, mamy świetny materiał, jeżeli chodzi o materiał wyjściowy, na którym możemy popracować. To co bym zrobił, to na pewno speed ramp, zwolnimy najlepsze fragmenty, natomiast przyspieszymy te fragmenty, które są słabsze, bo nie musimy wszystkie oglądać, tak żeby ten klip miał docelowo też około 20 sekund. Dodamy muzykę i myślę, że to będzie super sekwencja. Zaraz się temu przyjrzymy. Klikniemy prawym przyciskiem myszy Clip Attributes i tutaj mamy 50 klatek na sekundę. Już wiemy, że możemy zwolnić o połowę. Zobaczmy jeszcze, jakie są ustawienia tego projektu. Jest tutaj współczynnik proporcji klipu 4/3, natomiast mamy tutaj 4K w 16:9. Optimized Media ProRes 422 HQ. Ten mój Mac daje radę. To, co chciałbym zrobić przede wszystkim, to jest parę rzeczy. Jak widać, mamy dźwięk. Ten dźwięk nie będzie nam potrzebny. Możemy go zaznaczyć i od razu usunąć. I pracujemy tylko na jednej osi w tej chwili.
To co widać też, ja mam tutaj znaczniki, chciałbym zastosować speed ramp w tych miejscach i też powiększymy sobie ten klip, żeby wypełnił nam cały obszar roboczy, czyli żeby współczynnik proporcji docelowo był taki jak tutaj, czyli 16:9, i my go leciutko powiększymy. Na pewno zwieńczeniem będzie wpadnięcie w tą chmurę dymu i tu bym zamknął temat, prawda? Na razie to zostawiamy. Więc przede wszystkim możemy otworzyć inspektora, zamkniemy sobie już media pool, bo nam nie będzie potrzebny. Z prawej strony mamy inspektora na górze. To co zrobimy, to powiększymy ten klip tak, żeby nam wypełnił cały obszar. To jest to i teraz sprawdzimy, jak Ania się ma w proporcjach w stosunku do tego, w stosunku do wysokości, bo szerokość pozostała, natomiast zmieniły nam się wysokości. Tu jest bardzo ładnie do środka. Tu przejdziemy speed ramp, zaznaczyłem to miejsce i pociągniemy mocno, może nawet 4000%, jeżeli chodzi o szybkość. Dobrze, tak żeby ją uzyskać tu. Tu przejdziemy do normalnej prędkości, a tutaj sobie końcówkę zwolnimy, żeby wpaść w tą chmurę dymu w zwolnionym tempie. Dobrze, więc to co robimy teraz, jesteśmy w polu Edit, teraz przejdziemy sobie do Retime Curve i Retime Controls. Command R lub Control R, w zależności od jakim programie pracujemy. Mamy tutaj zaznaczony cały klip i ten początek chciałbym trochę przyspieszyć aż do miejsca tego, to miało być szybciej. Przesuwam głowicę na to miejsce, gdzie chcę dodać speed point, następnie rozwijam to menu Add Speed Point. Tu będzie jeszcze jeden. I miał być jeszcze tutaj na początku, w tym miejscu Add Speed Point. Mamy raz, dwa, trzy, cztery speed pointy. Na pewno końcówkę chciałbym w slow motion, czyli change speed 50%. Następnie to, co chciałem zrobić, to tu prędkość miała być normalna, ale tutaj mieliśmy dość mocno przyspieszyć. Ten obszar odtąd, tak, gdzie zaznaczyliśmy, dotąd przyspieszyć i to bardzo mocno, mniej więcej 4000 razy. Żeby to zrobić, powiększmy ten fragment, przeciągniemy cały marker w lewo, mocno w lewo. Na razie mamy zaledwie 345. Przeciągnijmy go bardziej. W tej chwili mam 600 razy, 600%, a chciałbym uzyskać 4000%. Świetnie. I to jest to, o co mi chodziło, że błyskawicznie mamy przemieścić się z miejsca, kiedy Ania wyszła nam z kadru, do miejsca, kiedy ona już jest cała w kadrze, tak? Będzie zagrana 4 razy szybciej. I tu jest wszystko ok. Teraz to, co chciałbym zrobić, to wygładzić trochę te przejścia prędkości. W tych miejscach mamy znaczniki i tutaj zaznaczymy sobie jako gładki i możemy delikatnie pociągnąć, żeby go wygładzić. To samo w tym miejscu, zaznaczymy go i pociągniemy. On jest krótki. Zaznaczymy teraz ten. I też sobie przeciągniemy delikatnie. Teraz jest już dużo lepiej, jeżeli chodzi o speed ramp. Dodamy jeszcze efekty dźwiękowe, muzykę do tego i całość powinna być ok. Oczywiście należałoby nieco popracować nad ekspozycją, nad kolorami, ale na razie jesteśmy na etapie pracy nad tempem. Spróbujmy to wyeksportować. Zobaczycie, jak to wygląda na tym etapie. Tutaj klip jest wyeksportowany i potrzebujemy zrobić dwie rzeczy. Nie podoba mi się ten wstępny fragment, całkiem go wytnę. Zaczniemy tu w zwolnionym tempie, byłoby ok. Natomiast druga rzecz, tu potrzebujemy jeszcze przy speed ramp motion blur. Tak, i jak będziemy mieli rozmycie w tym momencie, kiedy przyspieszyliśmy, całość jest rewelacja, tu przejdziemy jeszcze
tą chmurę i tu zamkniemy ujęcie. Tak jest, na razie jest w porządku, zrobione jest już dużo, ale jeszcze trzeba nadać sporo kształtu temu klipowi. Do dzieła zatem. Tu zdecydowałem się na dwa ruchy. Po pierwsze przytniemy początek, on jest niepotrzebny, Ania tutaj też jest za mała. Dopiero mniej więcej odtąd wygląda to dobrze. Command B, jedynka i mamy. O skrótach mówiłem wcześniej, ale to jest tutaj w porządku. Natomiast w tym miejscu Command R, czyli Retime, będziemy wiedzieli, gdzie my przyspieszyliśmy. A przyspieszyliśmy tutaj i tu był potrzebny Motion Blur. Przejdziemy do efektów, Adjustment Clip, tylko tyle, przeciągnę go nad ten nasz klip, delikatnie przed, delikatnie po, resztę wywalę i teraz będziemy nad nim pracować, tylko trzeba pamiętać o tym, że on dużo pamięci bardzo zabiera. Teraz nagrywam jeszcze ekran, więc całkiem może nam tą pamięć zablokować, ale w momencie, kiedy popracujemy nad nim, można go deaktywować poprzez wciśnięcie tylko i wyłącznie literki D. I w tym momencie on jest deaktywowany, ale jako, że pracujemy nad nim, ja go aktywuję. OK, przechodzimy do Fusion i następnie Shift plus Spacebar i tutaj mamy wybrać Optical. I ponownie Shift i spacja, wektor. Ten motion blur dodamy sobie. Świetnie. Czyli podsumowując, de facto zrobiliśmy dwie rzeczy. Przyspieszyliśmy bardzo mocno fragment, który był poza kadrem i on nie był specjalnie atrakcyjny, do 4000%, a następnie zwolniliśmy końcówkę. To jest całość. Ja za chwilę dołączę muzykę i będziecie widzieli już efekt końcowy. Dzisiaj nie zajmujemy się w ogóle polem kolor. Skupiamy się jedynie na samej edycji i na tym, żeby ten klip miał swoje tempo i żeby fajnie był dopracowany. Ewentualnie wrzucę jeszcze efekty dźwiękowe, ale one będą naprawdę delikatne. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że materiał był pomocny. Także fajna sprawa, bo pokazałem, jak wygląda cała ta ścieżka, jeżeli chodzi o stabilizację klipu, później jego postprodukcję. Oczywiście brakuje jeszcze trochę rzeczy tutaj, ale mniej więcej jest to esencja, jeżeli chodzi o dobranie odpowiedniego fragmentu, tempa i tego, jak ten klip ma docelowo wyglądać. Dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych epizodach. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że te materiały z czasem będą bardzo pomocne dla wszystkich osób, które chcą edytować, a też latają między innymi FPV i chcą popracować trochę w DaVinci Resolve. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Cześć.